Szanowni Państwo, bardzo zawsze cieszymy się, jak nowe obiekty powstają na terenie naszej dzielnicy, jak są otwierane. Daje to może nowe możliwości dla naszych mieszkańców. Niestety z otwarciem Galerii Mociny wiąże się olbrzymi problem. Problem braku komunikacji. Komunikacji, która nie została niestety wybudowana w czasie budowy galerii, nie była zapisana w projekcie i w pozwoleniu na budowę i spowodowało to dzisiejszy chaos komunikacyjny, który jest na ulicach Bielan i potężne korki. Ja niestety z przykrością o tym mówię, że przez ostatnie lata staraliśmy się rozmawiać ze spółką, żeby mimo, że nie ma tego w wymaganym pozwoleniu na budowę, które wydało Biuro Architektury Miasta z pominięciem Urzędu Dzielnicy, żeby jednak zechciała wziąć tu odpowiedzialność i wybudować drogi dojazdowe, które uważaliśmy za niezbędne. Bardzo o to walczył samorząd Mocin. Ja jak zostałem burmistrzem 5 miesięcy temu, podjąłem też działania. Dopiero pod koniec marca była pierwsza reakcja spółki, która oświadczyła, iż może partycypować w kosztach przebudowy w wysokości 2 milionów złotych. Rząd wielkości, jaki my określamy na budowę połączenia z ulicą ulicy Nocznickiego z Marymącką plus budowę wjazdów na Wisłostradę, to jest minimum 20 milionów złotych. Sprawa trafiła na zespół koordynujący miasta, czyli na zarząd miasta. Odbyła się cała seria spotkań w tej sprawie. W najbliższych tygodniach przedstawimy Państwu rozwiązania z naszej strony, które my jako dzielnica widzimy i które będziemy wprowadzać, ale też absolutnie liczymy na współpracę ze spółką, która powinna partycypować w dużo większym zakresie w budowie dróg dojazdowych do własnego obiektu. Jeśli mieszkańcy będą stali po 30-40 minut w korku, żeby wjechać do galerii i z niej wyjechać, oczywiste jest, że do tej galerii już po prostu w przyszłości nie wrócą, bo są inne możliwości prowadzenia zakupów. Licząc na normalną współpracę, co najmniej spóźnione spotkania o 3 lata, chcemy, żeby w końcu można było serio porozmawiać o układzie drogowym, co podkreślam, niestety jest spóźnione.